Pani co, na przykład wychodząc do pracy, każdy zamyka mieszkanie. Czasami cofamy się, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze przekręciliśmy wszystkie zamki. No właśnie, ale nie, często zapominamy, tak mam wrażenie, o oknach troszeczkę, prawda? Gdzieś uchylimy i no, z biegu wylatujemy, tak? I... Tak, zdarza się. I wtedy no, to jest zaproszenie dla złodzieja. I może się okazać, że jeżeli w trakcie likwidacji szkód wyjdzie na jaw, że okno było otwarte, możemy mieć problem z odszkodowaniem. Więc tutaj przede wszystkim, drodzy Państwo, podkreślamy, zamykamy okna, tak? Tak. Nie ma, nie może być miejsca właśnie na to, żeby było otwarte okno w naszym mieszkaniu, więc oprócz tego, że sprawdzamy zamki w drzwiach, to jeszcze też i okna, czyli to jest taka podstawa. To jest podstawa. Oczywiście mówimy w sytuacji, kiedy nie ma nas w domu, prawda, bo trudno siedzieć podczas upału z zamkniętymi Jasne. Oknami. Oprócz tego, że musi być dobry stan techniczny, muszą być odpowiednie zabezpieczenia, czyli zamki. I teraz tak, aby dom czy mieszkanie w ogóle mogło być ubezpieczone, w przypadku kradzieży muszą być spełnione pewne zasady. I już mówię jakie. Przy sumie ubezpieczenia poniżej 40 tysięcy mieszkanie lub dom musi mieć dwa zamki wielozastawkowe, czyli takie popularnie patenty, jak my to nazywamy, lub jeden zamek atestowany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub inną jednostkę uprawnioną do certyfikacji. Oczywiście, jeżeli nie jest to zamek, to mogą być kłódki atestowane, ale zawieszone na oddzielnych skoblach. Jeżeli mamy sumę ubezpieczenia powyżej 40 tysięcy, to Allianz wymaga też dwóch zamków wielozastawkowych, w tym jeden atestowany lub drzwi antywłamaniowe. Takie drzwi antywłamaniowe posiadają z reguły jeden centralny zamek, który rygluje nam wszystkie trzy lub cztery strony drzwi. I teraz w zależności od tego, jakie zabezpieczenia posiada dom lub mieszkanie, Allianz przyznaje punkty. I teraz w zależności, czy mamy poniżej 100 punktów, jeżeli mamy poniżej 100 punktów, to mamy udział własny w szkodzie kradzieżowej. Jeżeli mamy powyżej 100 punktów, to mamy zniżkę w składce. I tak ktoś, kto oprócz minimalnych zabezpieczeń ma na przykład monitoring, ten będzie miał dodatkowe 30% zniżki w składce. No oczywiście też istotne jest, czy mieszkanie położone jest na parterze, czy na piętrze, bo te same zabezpieczenia na parterze dają nam mniejszą ilość punktów niż na przykład na szóstym piętrze. Ale warto inwestować w zabezpieczenia, bo to jednak się przez lata zwraca. A z Pani doświadczenia tutaj poznaniacy chociażby mają zabezpieczenia właśnie tutaj domowe, jest taki wiele, czy jednak niestety... Powiem, że rzadko się zdarzają takie domy, mieszkania, które mają jeden zamek. W większości każdy stara się zabezpieczyć dobytek swojego życia. Dbają, tak? Tak, raczej. Dbają, raczej dobrze. Tak. To dobrze. Nie zdarza się taka sytuacja, żebym właściwie mogła odmówić klientowi ubezpieczenia, ponieważ no, nie posiada tych minimalnych zabezpieczeń. No dobrze, Pani Lidio, a kto ma ocenić te zabezpieczenia, jakie ma dany klient? Ocenę tych zabezpieczeń musi przeprowadzić agent razem z klientem, ponieważ ja na pierwszy rzut oka widzę, że to jest na przykład solidny zamek, ale on niekoniecznie musi posiadać atest. Czyli klient, kupując sobie drzwi, wie mniej więcej to, co posiada. No, jakąś odpowiedzialność klient też jak gdyby pobiera za to, za swoją świadomość, za to, jak informacje przekazuje agentowi, bo prawda, ja nie będę rozbierała zamka, żeby sprawdzić, jaki on jest w środku, Jasne. To muszę zaufać klientowi, prawda? Także to jest wspólna ocena. No dobrze, mienie odzyskane, jak wyglądają takie procedury? To zależy, kiedy klient dowie się o odzyskanym mieniu. Bo może być tak, że firma wypłaci już odszkodowanie za skradzione mienie i wtedy okazuje się, że klient odzyskał, czy policja nam informuje, że możemy takie mienie odebrać. Oczywiście trzeba powiadomić Allianz o tym fakcie w ciągu 30 dni, że takie mienie jest odzyskane i że chcemy na przykład je zwrot. Wtedy należy zwrócić odszkodowanie
i Allianz przenosi akt własności jak gdyby z powrotem na ubezpieczonego. Czy poznaniacy tutaj pamiętają o tym, że 30 dni to jest takie... Powiem szczerze, że o tych terminach to nie każdy pamięta, ale od czego ma się agenta, prawda? Należy dzwonić i pytać. To prawda. A dzwonią, pytają? Tak, z mojej praktyki wynika, że praktycznie cokolwiek się stanie, klient bierze telefon i dzwoni agenta. Co, tak? Pani Litko, co mam zrobić? Mhm. Co dalej? Także czyli to jest doradzamy. Dobrze, tak, to fajnie, czyli fajnie, że tutaj chociażby poznaniacy jakby się tym interesują, tak, chcą wiedzieć na bieżąco i pierwsze co, to dzwonią do swojego agenta. Powiem, że tutaj mamy wyższość ubezpieczeń zawieranych przy pomocy agenta nad ubezpieczeniami zawieranymi przez internet, przez telefon. Tam po prostu stajemy bezradni przed monitorem i tak naprawdę nie wiemy, do kogo się zwrócić. Mhm. No dobrze, pani Lidio, jak wygląda teraz ustalenie wysokości tych odszkodowań i kto, właśnie tutaj mówiliśmy o tym, dokonuje oceny, to już wiemy, ale właśnie jak wygląda to ustalenie tej wysokości? Przede wszystkim, jeżeli odkrywamy, że miało miejsce włamanie, należy powiadomić policję, żeby sporządziła protokół, bo odszkodowanie będzie należało się wtedy i tylko wtedy, kiedy mamy znamiona włamania. Czyli nie może być tak, że ktoś przychodzi do domu i nagle nie ma telewizora, nie ma wieży, ojej, włamali się, ale nie ma żadnych śladów. Muszą być ślady włamania. W innym wypadku jest to kradzież zwykła, której ubezpieczenie nie obejmuje. I teraz do klienta należy sporządzenie listy rzeczy utraconych. No bo tak naprawdę my nie wiemy, no musimy zaufać klientowi, co zginęło, aczkolwiek odpowiadamy tylko do wysokości sumy ubezpieczenia, jaka została podana we wniosku i w polisie i jest to górna granica odpowiedzialności Allianz. Czyli klient sporządza taką listę i teraz tak, z reguły płacimy w wartości odtworzeniowej, czyli taką kwotę, jaką trzeba by wydać, żeby odtworzyć dane mienie. Jeżeli chodzi o elektronikę, która no najczęściej ginie, to wartość odtworzeniową wypłacamy do 5 lat. Czyli za telewizor 4-5-letni zapłacimy jeszcze wartość odtworzeniową, ale 7- czy 8-letnio już wartość rzeczywistą. I tak samo jest z wszystkimi innymi urządzeniami typu AGD czy, nie wiem, Hi-Fi. Pani Lidio, a tak tutaj chciałam się podpytać, jest dużo się zdarza włamań właśnie chociażby na terenie Poznania? Włamania są może na przykład częstsze niż pożary, choć na przykład pożary są bardziej spektakularne. No zdarzają się i teraz w okresie letnim, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, mieszkanie jest bez opieki, no... Może ktoś zaobserwować, że nas nie ma i sprawdzić, co mamy w mieszkaniu. Czyli tym bardziej warto się ubezpieczyć. Szczególnie w tym okresie letnim, wakacyjnym, jak najbardziej. No właśnie, drodzy Państwo, jeżeli planujecie już wakacje, to proszę nie zapomnieć o tym, abyście ubezpieczyli swój tutaj dobrobyt, bo później może być naprawdę nieprzyjemnie. Może. No właśnie, Pani Lidio, my tutaj oczywiście teraz zadamy pytanie, drodzy Państwo. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Jak nazywa się dyrektor zarządzający agencją Allianz przy ulicy Szelongowskiej 30? A. Pan Borab, B. Pan Borowiecki, C. Pan Nowak. Trzeba wysłać SMS-a o treści ONTV A, B lub C pod numer 7101. Drodzy Państwo, zaglądajcie też na naszą stronę www.ontv.pl. Ja powtarzam pytanie, jak nazywa się dyrektor zarządzający agencją Allianz przy ulicy Szelongowskiej 30? A. Borawski, B. Borowiecki, C. Nowak. SMS o treści A, B lub C proszę wysłać pod numer 7101. Jestem ciekawa tutaj, czy Państwo już wiedzą, czy nie. Tak, dokładnie. Pani Lidio, bardzo Pani dziękuję. Nie wiem, czego Pani życzyć tutaj, żeby było dużo pracy, czy niekoniecznie, żeby Pani po prostu pomagała. Dokładnie. Tak. Ja chcę pomagać klientom, żeby było jak najmniej włamań, jak najmniej pożarów i innych nieprzyjemnych zdarzeń. I tym poza to pozytywnym akcentem żegnam się z panią Lidą. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Drodzy Państwo, ja zapraszam w takim razie na reklamę, a już po reklamie Kasia Lechman opowie o tym, co dzisiaj przygotuje w raporcie.
Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601 72 2727. Ze mną jest Kasia Lechman. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Patrycja. Witam Państwa. W takim razie opowiadaj, co dzisiaj przygotujesz ciekawego w raporcie. No, a dzisiaj będzie co? Będzie to, o czym mówi cały Poznań od wczoraj, właściwie już od kilku dni, jeszcze przez kilka dni mówił będzie, czyli juwenalia. To, co się działo, co się dzieje, co się dziać będzie. Aby uczestniczyłaś w juwenaliach? Muszę przyznać, że nie. Że nie, ja też nie uczestniczyłam, chociaż jest to właściwie chyba ostatni rok, kiedy mogę. Tak? Tak, kto wie, może dzisiaj, może jutro. Niemniej i tak słyszałam wszystko, co się dzieje, bo są bardzo blisko mojego mieszkania. Jasne, więc... mojego też, ale nie wiem, czy wiesz, że teraz są bezpłatne wejściówki, można wejść, każdy może wejść i bezpłatnie, więc... Czyli w przyszłym roku bez legitymacji też wejdę. Mnie też obowiązuje, to dlatego ja się dokładnie dowiedziałam. Tak, no czyli w takim razie będzie trzeba się tam wybrać. To jest pierwszy temat, o którym będziemy mówić. Drugi temat, no to coś, co również w weekend, również coś dużego. A mianowicie otwarcie sezonu na torze Poznań przez Automobil Klub. Ale teraz będą... Będzie się działo bardzo dużo. Tak. Już od dzisiaj tak naprawdę, od godziny 14 przez cały weekend będzie na co popatrzeć. Trzeci temat oczywiście niestety, inaczej, też wiąże się z samochodami i z komunikacją. Niestety nie są to najlepsze informacje. To może nie mów. Może nie powiem teraz, powiem to w raporcie o godzinie 18.30. No będzie kilka zmian, będzie kilka utrudnień w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, tak? W przyszłym tygodniu, od poniedziałku. Około 4 dni, więc nie najgorzej. No właśnie, drodzy Państwo, ja tutaj naciskam na pozytywne wiadomości, a tu się okazuje, że niekoniecznie, tak? Z drugiej strony będzie też w związku z komunikacją bardzo dobra wiadomość odnośnie niedzieli i niedzielnego meczu Lecha z Koroną Kielce. No właśnie, to z niecierpliwością wszyscy... Jesteś fanką Lecha? Mieszkam w Poznaniu, jak żeby inaczej. No więc właśnie, więc będziemy trzymać kciuki. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy właśnie na raport o godzinie 18.30. Natomiast ja teraz chciałabym Was zaprosić na reklamę, a po reklamie powracamy do przeglądu prasy. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. E,
Powracamy do przeglądu prasy, ale zanim o przeglądzie prasy, drodzy Państwo, ja przypomnę, ponieważ mamy konkursy, drodzy Państwo, dla Was, więc uwaga, uwaga, proszę wytężyć słuch, wziąć do ręki telefony komórkowe. I pierwsze pytanie, jak nazywa się dyrektor zarządzający agencją Allianz przy ulicy Szelongowskiej 30? I proszę bardzo, macie Państwo tutaj trzy możliwości wyboru. A. Borawski, B. Borowiecki, C. Nowak. Jeżeli znacie prawidłową odpowiedź, drodzy Państwo, zapraszam Was do tego, byście wysłali SMS-a o treści A, B.